Dobry. Nie wiem, jak mi widać, bo po pierwsze nie mam ekranu podglądowego. Aparat stoi dalej, więc nie wiem, jak mi widać. Ale obiecałem wam bretkę plecaka, tego plecaka. Muszę go oklepać. Standardowo, przecież mnie znacie. Słuchajcie, największy z dostępnych plecaków Peak Designa. Czyli Peak Design Travel Backpack 45 litrów. Występuje w dwóch kolorach, czarnym i szarym. Ja mam szary i od razu na wstępie wam powiem, że na chwilę obecną jest to najlepszy plecak, jaki, z jakiego przyszło mi korzystać. Najdroższy, to fakt, ale najlepszy, z jakiego przyszło mi korzystać. Przede wszystkim jest to plecak modułowy, więc jego środek można sobie dostosowywać do potrzeb. Po drugie, jest wygodny. Po trzecie, nie jest ultra głęboki, to znaczy, jeżeli chodzi o plecak fotograficzny, bo to jest plecak głównie przeznaczony dla fotografa. Natomiast jeżeli chodzi o plecaki fotograficzne, macie tak naprawdę dwa rodzaje. Są plecaki głębokie, gdzie nawet długie obiektywy typu, nie wiem, 70-200 Canona wchodzi w pionie, czyli po prostu wchodzi tak, nie na płasko, tylko wchodzi tak. Natomiast są plecaki głębokie, bardzo odstają od pleców i sumarycznie, jeżeli ten plecak jest ciężki, po prostu jest niewygodny. Zacznijmy sobie od materiału. Słuchajcie, materiał to jest... ciężko mi to nazwać, dlatego że to jest materiał robiony dla Peak Designa. To znaczy, z tego co się zorientowałem, nie znajdziecie go w innych produktach innych marek tego materiału. Jest to materiał stricte robiony dla Peak Designa, jest wodoszczelny. Ten plecak ma również uszczelnione słupaki, więc spokojnie można go bez pokrowca w takim lekkim deszczu nosić. Też sprawdzone już, a ponieważ jak zobaczycie, ta konstrukcja modułowa dodatkowo sprawia, że sprzęt jest dodatkowo zabezpieczony, więc naprawdę, naprawdę spoko. Od spodu ten materiał jest, można powiedzieć, coś w rodzaju gumowany, tak? Czyli macie go pokrytego taką dodatkową warstwą jakiejś takiej gumy. Tak, to wygląda jak cerata, nie? Trochę. Ale jest szczelne i jest odporne, więc jeżeli go tam dacie sobie gdzieś na lotnisku, gdzieś jeździcie, kładziecie, naprawdę jest to odporne i dobrze się sprawdza. Troszkę widać, że jak go tam cioram, no nie oszczędzam tego plecaka, ale się sprawdza super. Zaczniemy sobie od zewnętrznej strony. Od zewnętrznej strony, słuchajcie, mamy tak naprawdę jedną kieszeń od góry. Bardzo wygodna kieszeń, dlatego że tak, doskonale po pierwsze wchodzą tu dokumenty, telefon, wszystkie takie rzeczy, które są wam potrzebne na bieżąco. Bardzo fajnie tutaj wchodzą. Ta kieszeń również jest, pokazał, ona jest takiego materiału. Nie jest to największy materiał, ale Peak Design twierdzi, że tu na przykład można trzymać okulary, bo jest na tyle ten materiał miękki, że nie porysuje okularów. Ja tutaj z reguły trzymam, jak jeżdżę, to trzymam jakieś takie rzeczy najpotrzebniejsze, które muszę mieć pod ręką na lotnisku czy gdzieś, tu trzymam w tej kieszeni. Spokojnie wchodzi tu portfel, spokojnie wchodzą paszporty, spoko kieszeń. Druga kieszeń, która tu jest, tak naprawdę ona jest, jakby wam to powiedzieć, tutaj wchodzą paski. Tu jest taka kieszeń magnetyczna, zobaczcie, nie wiem czy usłyszycie. Tu są dwa magnesy. O, no po co się, sorry. Tu są dwa magnesy. Tu jest kieszeń i w tej kieszeni standardowo przechowywane są, ja je wyciągnąłem na czas podróży, bo nie były mi potrzebne. Wyrzucałem w zasadzie wszystko, co stanowiło jakikolwiek ciężar plecaka, więc wyrzuciłem. Tu są dwie taśmy. Te taśmy mają haczyki. Te haczyki, tutaj nie ma drugich takich haczyków, więc wam nie pokażę. Natomiast taśmy mają haczyki i na całym plecaku macie takie pętelki, takie lupy. I one są w zasadzie, zobaczcie, one są w turbo wielu miejscach plecaka. Tu, nawet tu w kieszeni jest taki, o, są takie lupy, takie pętelki.
I te taśmy na końcu mają takie haczyki, one są tak skonstruowane, że one się zaklikują za te pętelki. To nie są karabinki, to są po prostu takie haczyki, ale są tak wyprofilowane, że one za te pętelki się łapią. I można sobie domontować do plecaka wszystko, co tylko chcecie. I to też się sprawdza, dlatego że czy statyw, czy cokolwiek tutaj chcecie domontować, za pomocą tych pasków sobie domontujecie. I to jest super, super sprawa. I one się mieszczą w tej kieszonce od spodu. Natomiast innych zastosowań ta kieszeń nie ma, dlatego że ona, tu te dwa magnesiki, tutaj w zasadzie wszystko mogłoby wyjechać. Tu nie głupio by było, gdyby Peak Design miał jeszcze taką wywijaną kieszeń na stopę od tego, od statywu, no ale no niestety aż tak dobrze nie jest. Natomiast od tyłu macie jeszcze jedną kieszonkę, czy kieszonkę, to już jest kieszeń. To już jest kieszeń, słuchajcie, w kieszeni macie cztery organizery. Dwa są od strony plecaka, zasuwane na suwaki. Ten suwak jest dwustronny, czyli tą kieszeń macie i od tej strony, i od wewnętrznej możecie się do niej dostać. Tu macie siatkową, gdzie wszystko widać, jak sobie odsuną, no bo jest otwarty ten drugi suwak, który tu jest od spodu. O, on jest po tej stronie. O, zobaczcie. Tu jest jeden wewnątrz suwak, otwierany do środka, a tu jest suwak otwierany na zewnątrz. Pomaga to w organizacji, chociaż ja szczerze mówiąc jakoś tak nadmiernie tych kieszeni nie wykorzystuję, nie wiedzieć czemu. Jakoś nie są mi potrzebne, w zasadzie wszystko mam zorganizowane w inny sposób. Tej kieszeni używam. No, pokażę, o. To jest też kieszeń taka z takiej grubej siatki, natomiast ona jest taka wypukła i w tej kieszeni, nie wiem czy będziecie widzieli, są dodatkowo organizery. I tutaj czy długopisy, czy na przykład jakiś dysk, czy coś tutaj używam. Jak używam tego plecaka w domu na co dzień, to tutaj mam jeszcze pieczątki swoje, więc używam tej kieszeni często. No i to jest jeszcze jedna kieszeń, już nie siatkowa, tylko materiałowa. Również płaska, również do organizacji różnych rzeczy. I ja najczęściej tej kieszeni używam niezgodnie z przeznaczeniem, dlatego że oprócz tej kieszeni tutaj znajdziecie jeszcze dwa suwaki. O. Te suwaki sobie można przyciągnąć na górę i tą kieszeń można poszerzyć. O, tutaj Peak Design pozwolił na poszerzenie tej kieszeni. Plecak kupujecie modułowo, więc skorupę kupujecie osobno. Wkłady do środka, które są nazwane przez Peak Designa, jakby są podzielone na tak zwane cube, tak? Są trzy cube w środku, czyli tak jakby trzy sekcje. To wam wszystko wyjaśnię oczywiście, jak przejdziemy sobie do wnętrza plecaka. Oprócz tego macie w tym plecaku możliwość do kupienia naprawdę mnóstwa rozwiązań poszerzających możliwości tego plecaka. I jednymi z takich możliwości są organizery na ciuchy. Ja mam i duży, i mały i kupiłem go przed podróżą teraz do Meksyku, dlatego że lecieliśmy przez Portugalię do Meksyku, więc nasz bagaż startował z Polski, ale odbieraliśmy go dopiero w Meksyku, a w Portugalii mieliśmy dobę prawie całą, więc potrzebowaliśmy rzeczy na przebranie i żeby mieć to w jakiś sposób tam uporządkowane, no zdecydowałem się kupić te organizerki. Jak to u Peak Designa nic nie stanie, niestety. Nie pamiętam ile kosztowało, możecie to sprawdzić, ja je kupowałem na cyfrowe.pl. Zresztą cały plecak, wszystko jest akurat od nich kupione, bo oni są przedstawicielem Peak Designa. Natomiast urzekła mnie tam jedna rzecz. O, zobaczcie. Te organizery, o, sobie możecie poszerzyć, po czym jak je spakujecie. A szczególnie jak macie taki zat jak ja, możecie sobie na nich usiąść i je sobie skompresować. O! I to jest wielkość jednego cuba, którego Peak Design, właśnie tak jak Peak Design to dzieli, czyli jedna sekcja. Czyli to zajmuje dwie sekcje. To jest cały plecak, tak? Oczywiście Peak Design przewiduje, że to będziemy używali na przykład. Kupujemy sobie podwójny wkład na foto i tego używamy do ciuchów. Ja oczywiście szukałem system, więc ja tych organizerów, o, jak jechałem teraz,
to używałem tutaj. Tu miałem trochę więcej jeszcze napakowane, teraz to jest chyba jakaś koszulka, coś tam. O! O! I one mi się spokojnie tu mieściły, razem ze sprzętem, razem ze wszystkim. Oczywiście ten plecak był troszkę bardziej mi odstawał od pleców, ale ja tu miałem tak naprawdę, słuchajcie, ciuchy na przebranie dla trzech osób, dla siebie, dla żony i dla dziecka. Plus do tego był polar dla dziecka, bluza dla żony, ja nie wiem, bluzy żadnej. Także tu był komplet ciuchów tak naprawdę na przebiórkę na jeden dzień, tak? Czyli można by było to przeliczyć w prosty sposób, że jeżeli używacie tego plecaka dla siebie, to de facto tutaj można by było wcisnąć komplet bielizny i podstawowych ciuchów na 3 dni. Oczywiście wszystkie te organizery, zarówno jeden jak i drugi, można sobie poszerzyć. Także właśnie o to prosty sposób tym słupakiem. O, i ten również się poszerza. Oprócz tego macie tutaj od spodu w jednym i w drugim suwak i kieszeń pozwalającą oddzielić rzeczy brudne od czystych. Czyli tu możecie sobie po prostu napchać rzeczy, które są brudne i je sobie zamknąć. I w obu przypadkach, to wstawię, w obu przypadkach design to tak zaprojektował, że szybki dostęp. To akurat jest właśnie ta bluza mojej żony i bluza dla dziecka. I ona tutaj jest i ona tu zostanie, bo za parę dni wracamy do Polski, a tam jest spodnie i no nie będziemy się przebierać na lotnisku, tylko musimy to mieć pod ręką. Też spoko sprawa, zrobione z takiego cieniutkiego materiału, leciutkiego, więc jak to wypakujecie, to w ogóle nie zajmie miejsca. Można to sobie schować w kieszeń którąkolwiek z tych na przykład płaskich organizacyjnych i w ogóle tego nie czujecie, po prostu to macie, kiedy potrzebujecie, to z tego korzystacie. Big Design oczywiście, ponieważ to jest plecak, który oni przewidzieli, jak to sama nazwa wskazuje, travel, to przewidział jeszcze jedną rzecz. Oczywiście te kieszenie, które są tu w środku, chciałbym się wam pokazać. O, zobaczcie. Możecie sobie otworzyć, to można zwinąć, tam na dole jest taka kieszonka, gdzie to można wsadzić i teraz macie dostęp pełen do pełnej objętości plecaka. To oczywiście widać wkład, który jest po foto, ale jakbyście go wyciągnęli, to tu wtedy macie dostęp zarówno od strony pleców, jak i od strony zewnętrznej do całej zawartości plecaka. Oczywiście możliwości konfiguracyjne tego plecaka, jeżeli potrzebujecie mieć załadowane na przykład obiektywy w pionie, to są takie, że tego w środku, który ja mam otwierany do pleców, to sobie zobaczycie, jego można również zamontować odwrotnie, czyli otwieramy na tą stronę, tak, tą osłonę przewinąć do pleców, tak, żeby to nie było, ten kip nie był zamykany tu od tej strony, zobaczycie, o co chodzi. I wtedy, używając tego poszerzenia, też możecie wykorzystać jakby tą głębokość do pakowania sprzętu wyższego, za tą większej ilości, bo tak można go po prostu więcej poustawiać. Nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy w tym plecaku, dlatego że materiał, który tu służy za poszerzenie, on również jest tutaj. Natomiast design tu zrobił zaszewkę, te suwaki się otwierają w podotąd i tu ten materiał po prostu zostaje niewykorzystany i to samo się dzieje na dole. Nie wiem dlaczego tak. No, znaczy podejrzewam kwestie estetyczne, może coś tam, smoś tam, ciężko mi stwierdzić, tak? Natomiast pojemność jest naprawdę zaskakująca tego plecaka. Kilka fajnych trików, które zobaczycie również na filmach Peak Designa, jak sobie będziecie oglądali ten plecak. Tu tak. Zwęzimy go teraz troszkę na czas. O. Kilka fajnych takich trików. No, wam to pokażę. Zobaczcie. Żeby plecak, na przykład lecicie gdzieś, zamykacie sobie plecak. Macie go na plecach, więc w zasadzie przecież jest bezpieczny, ale na wszelki wypadek, żeby wam się nie dostał do kieszeni w jakiś tam szybki sposób, tu jest taka pętelka. O. Przeciągacie sobie suwak jeden. O, przeciągacie sobie suwak drugi. I teraz nie ma takiej szybkiej możliwości dostanie się do tego, ten suwak trzeba
pod tą pętelką przesunąć, tak, tu go wyciągnąć, to zajmuje jednak chwilę czasu i już nie jest takie łatwe i komfortowe w dostępie, więc taki prosty trik, a pomaga. Tył plecaka, znaczy, powiedzieć o to, no tył plecaka, no. Przejdźmy sobie do boków. Boki są symetryczne. Z obydwu boków macie kieszenie boczne. Kieszenie boczne, które pozwalają Wam dostać się do boków plecaka. Oczywiście ja w tym momencie mam środek skonstruowany pod siebie. Ja rzadko używam tych kieszeni, dlatego że używam One DX-a i on to jest duży korpus i jego bardzo niewygodnie się używa z tymi bocznymi kieszeniami, więc rzadko ich używam, ale na co dzień mam tak urzepione w środku te przegrody. Mam tak urzepione w środku te przegrody, że mogę otworzyć ten bok i wyciągnąć aparat. To jest symetryczne z obu stron. Ten suwak również da się zabezpieczyć, co Wam pokażę, jak przejdziemy do środka plecaka. O, przyda mi się butelka. Zdrowa butelka lokalnej lemoniady. Dobra, dobrze, zaspokaja pragnienie. Słuchajcie, z boku są kieszenie, które nie wyglądają na jakieś super pojemne, ale bez problemu naprawdę zmieszczą nawet dużo, dużo większą butelkę. Statyw. Naprawdę, no kurde, kupę rzeczy da się tu zmieścić. I od razu jak się tu rozciągnęło, zobaczcie, ona tu ma gumkę, tu ma taki rozciągliwy materiał, a tu macie jeszcze dodatkową kieszeń. Ja na przykład tutaj, jak podróżuję, to w jednej kieszeni mam włożony internet, router, taki na baterię, a w drugiej mam swoje leki, które zawsze tam mam przytopienie. Te dwie kieszenie super mi służą do tego. I te kieszenie macie po obu stronach. I po obu stronach są analogicznie tak samo duże. Również z obu stron macie te kieszonki na suwak. Naprawdę przydatna rzecz. Z obu stron również macie rączki. Więc plecak można sobie śmiało podnieść. Tutaj z tej strony macie też miejsce na ID card, czyli na kartę, gdzie dane są użytkownika plecaka w razie W, nie? O. Jeżeli chodzi o boki. Aha, oczywiście symetria jest również. Polega na tym, że te kieszenie boczne, tak, one również są z obu stron plecaka. Więc możecie sobie tak skonstruować te boksy. Zresztą te boksy też są otwierane z obu stron, żeby nie było. Możecie tak sobie go skonstruować, żeby w ogóle mieć dostęp z obu stron. Od góry macie jeszcze napy. Ja teraz Wam nie pokażę, ale generalnie tu macie dwa napy. I jeżeli chcecie, to możecie sobie ten plecak w ten sposób złożyć, zapiąć te napy i on się kompresuje wtedy do 30 paru minut. O, to tyle jeżeli chodzi o boki plecaka. Suwak główny. Mówiliśmy o tipach, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. To ja Wam teraz pokażę taki tip, który jest tu do zabezpieczenia. Zobaczcie, ten luk się otwiera. Można sobie przewlec, o, zapiąć, o, i mamy te spięte. Oczywiście to nie jest zabezpieczenie przed złodziejem, ale zabezpiecza na tyle, żeby nie dało się w szybki sposób otworzyć plecaka. To znaczy nie da się klasnąć suwaka i czegoś wyciągnąć, po prostu już trzeba się nakombinować. Te kółka, które tu są, one są zalutowane, więc tu nie ma przerwy. To samo dotyczy tych suwaków tutaj z tyłu, więc jeżeli sobie ściągniecie je do góry, to możecie je złapać sobie linką podróżną zabezpieczającą i wtedy już macie zabezpieczone wszystko. Ten suwak również ma kółko i jego również można sobie złapać na przykład do lupa, nie? Żeby też sobie to, jeżeli potrzebujecie, to zabezpieczyć. Suwaki boczne można ukryć. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi z suwakami bocznymi. Natomiast przejdźmy sobie do tyłu plecaka. Tył plecaka, szelki, rączka oczywiście. Szelki. Szelki są umocowane na takich zawiasach. Tutaj.
i mogą sobie jeździć i dostosowują się dość wygodnie, wbrew pozorom, pomimo że nie są wyprofilowane, wycudowane, naprawdę zachowują się super wygodnie, super się układają. Oczywiście szelki mają szybki sposób regulacji. Nie wiem jak to jest, szekle, pętelki, taki metalowy coś. Łatwo można popuścić, łatwo zaciągnąć. Tu jest dodatkowo taki zatrzask, znaczy zatrzask, takie dodatkowe łóżko, które pozwala o trzymać to w porządku. I nie puszczają, to jest ważne, że na ciężkim plecaku nie puszczają. Słuchajcie, mamy też pas biodrowy. Proszę, jaki jest, taki jest. Z jednej i z drugiej strony. Równie zapinany taką metalową sprzączkę. Trochę mi się to nie podoba, ale spoko. No, jak gdyby dla mnie ten pas biodrowy i tak pewnie jest za krótki, nawet nigdy go nie testowałem. Natomiast tak, z boku macie coś w rodzaju wielkiego mole i możecie sobie tutaj przyczepić akcesoria pre designa, na przykład uchwyt na aparat, uchwyt na obiektyw, czy dodatkową kieszeń na obiektyw z tej strony. Z tej strony macie kieszonkę na słupak i tą kieszonkę też możecie użyć jako takiej ukrytej kieszonki, dlatego że wkładacie na przykład kasę, tak, pyk, o, topoczki są na magnesy oczywiście, więc nie wiem, czy użycie pyk, wkładacie sobie tutaj. I nie ma, nie widać. Oczywiście szelki również można schować. O. Z jednej. Z drugiej strony. I plecak robi się wygodny na przykład do włożenia sobie do w samolocie do miejsce na bagaż, tam nad głową, tak, te szelki się nie majtają, oni się nie zaczepiają. Tu macie rączki, to tych rączek macie tutaj od zarąbania, bo i tu, z jednej, z drugiej strony. Ta rączka jest tak skonstruowana, jest na tyle szeroka, że wchodzi pod walizkę, tak, jak na lotnisku możecie sobie przełożyć rączkę od walizki i spokojnie sobie wieść plecak. Peak Design twierdzi, że złożenie tych wachlarzyków do środka powoduje, że jest mniejszy punkt styku z plecami, plecy się mniej poszą. Takie, moim zdaniem trochę naciągane, ale dobra, niech im będzie. O. Dobra, przejdźmy sobie do najważniejszej rzeczy, czyli środek plecaka. Najpierw zrobimy tak. O, o. Kieszeń na laptopa. Kieszeń na laptopa. Wchodzi moja 16, ma bez problemu. W środku macie też kieszeń na tablet. 12,9 cala iPad Pro wchodzi, ale bez klawiatury. Jak weźmiecie go z klawiaturą, to już nie wchodzi. Więc musicie mieć na względzie, że ta kieszeń nie jest na każdy tablet, jaki można sobie wyobrazić. Natomiast kieszeń jest usztywniana z jednej i z drugiej strony, dość bezpieczna. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby zapinać rzepik. Dlatego, że już mi się zdarzyło kilkukrotnie, że laptop łapałem w drodze. Tak jak wam powiedziałem, środek jest modułowy, ale zacznijmy sobie od tego suwaka ukrytego, ukrywanego suwaka od kieszeni bocznej. Bo zobaczcie. Suwak od kieszeni bocznej, jeżeli przełożycie sobie pętelkę do środka, i zamkniecie, o, tak żeby on się tu schował pod tą osłonkę, to wówczas tutaj macie kołeczek i za ten kołeczek można sobie tą pętelkę, to nie jest takie proste. O, za tą pętelkę można sobie ten kołeczek złapać i już od zewnątrz zamka
nie otworzycie. Takie szczególiki, nie? Ale pomagają, są pomocne, jeżeli chodzi o plecak podróżny. W środku, tak jak Wam powiedziałem, mamy otwartą przestrzeń, do której dokupujemy, to nie jest w zestawie, pamiętajcie o tym, dokupujemy środki. Środki, tak jak Wam mówiłem, dzielą się na trzy boksy. Trzy cuby oni to nazywają, tak? Raz, dwa i trzeci, tak? A możecie kupić środek, który ma, zajmuje całe trzy cuby. Możecie kupić środek, który zajmuje dwa cuby albo jeden cube. Resztę wykorzystywać dowolnie, jak Wam się żywnie podoba. Na przykład między innymi używam tych organizerów do ciuchów. Na przykład, nie wiem, wyjeżdżacie gdzieś na foto, czy gdzieś na parę dni, a bierzecie sobie ten mały cube, pychacie różnymi rzeczami, wciskacie tutaj, kwadrat tutaj, a szeroki cube z jakimiś koszulkami, takimi rzeczami, które będą da się bardziej spłaszczyć od tej strony i jest gitara. Jak mam wszystkie trzy wkłady, dlatego że na co dzień jak jestem w Polsce, to używam tego podwójnego. Chyba. Tu mam wolną przestrzeń, dowolne szpargały, które tu wrzucę. Natomiast tu wrzucam wtedy pouch z gratami takimi jak na przykład, nie wiem, ładowarki i tak dalej, ten pouch wam zaraz pokażę. Natomiast na wyjazd zdecydowałem się zabrać ten największy cube ze względu na to, że najłatwiej mi jest go porządkować. Jeszcze zanim przejdziemy do środka tego wkładu, wkład po włożeniu, tutaj nie wiem, czy będziecie widzieli, tu są takie zaczepy dostarczane razem z wkładami, którymi mocujecie sobie ten wkład do plecaka, żeby to wszystko było sztywno. Zaczepów w danym, jak gdyby w danym wkładzie macie 4 chyba, ale ponieważ ja ich mam wszystkie te, więc wykorzystuję 6 tych zaczepów. I jeszcze dwa od spodu, czyli w sumie 8, żeby to wszystko było maksymalnie sztywno. A zobaczcie, że jeszcze tu mi zostaje trochę miejsca na coś, jeszcze tu coś mogę upchnąć tak naprawdę, jakbym się uparł, to jeszcze tutaj, czy jakieś ubranie, czy coś, tu jeszcze zmieszczę w ten plecak. Dobrze, otwórzmy sobie tylko kluba, ponieważ machałem plecakiem, pewnie się trochę przemermelowało. Nie, jest ok. Nie, nie jest ok, gdzie bateria? Dobra. Tak Wam pokażę. Tak wygląda standardowy układ. Oczywiście nie jest pełny, bo aparat jest złożony do nagrywania. Jeden z moich ulubionych obiektywów, czyli 70-200-28 światło. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych, chociaż ich nie używałem, ale wziąłem je ze sobą. Lekkie są, niewiele zajmują, a bałem się, że na mikrofonie standardowym przy vlogowaniu będzie klekotał obiektyw, bo niestety kanonowskie obiektywy mają trochę taką tendencję. Na aparacie jest założony 16-35, który jest tutaj standardowo, 24-70, obiektyw do standardowych zdjęć z standardowo i na stałe założonym, założonym filtrem polaryzacyjnym Hoya. Mam też filtr KNDF-a, który jest tańszy. Natomiast na rzeczach KNDF-a niestety już się zawiodłem raz i twierdzę, że no jednak jest różnica i warto na przykład wydać ciutek więcej na Hoya niż na KNDF-a. Miałem taki śmieszny przypadek. Więc tu wchodzi jeden obiektyw, tu oczywiście jest drugi obiektyw, ten obiektyw jest na aparacie. Body rozmontowane mieści się tutaj, czyli jeżeli na przykład podróżuję samolotem i już pakuje się do samolotu i aparat jest złożony do podróży, to tu jest body. Tu jest miejsce na to ustrojstwo. O! Zaraz Wam pokażę. Pasek do aparatu oczywiście standardowo. Tu standardowo jest mikrofon, który jest teraz założony na aparacie. Tu mam parę takich szpargałów typu uchwy do telefonu, gdybym musiał nagrywać telefonem rozszerzenie stopki do gorącej stopki. Do aparatu, druga bateria do aparatu, pod spodem są baterie do GoProsa. GoProsa i powerbanka mam zazwyczaj w pustej kieszeni, czyli w jednej mam GoProsa, żeby go szybko dostać, w drugiej mam powerbanka z przypiętymi od razu podstawowymi kablami do telefonu i do USB-C do ładowania innych rzeczy. Tu standardowo jest ładowarka i przejściówka do amerykańskiej wtyczki, ponieważ tutaj mamy amerykański typ wtyczek i pod spodem jeszcze extender do 70
200. Natomiast miałem mocny dylemat, czy zabrać 150-600 Sigma tutaj, czy zabrać 70-200 i Extender razy 2, co daje ekwiwalent, powiedzmy 140-400 ze światłem stałym 5 i 6 i to rozwiązanie wybrałem z Extenderem i chyba zrobiłem dobrze, wydaje mi się, bo zrobiło robotę. Tak jak widzicie, część tych przeglądek ma tą taką dodatkową przegrodę, żeby podzielić na pół przegródki, co dodatkowo zwiększa ilość miejsca. Nie powiem wam teraz dokładnie, czy wszystkie przegródki są od tego Cube'a, dlatego że ja je używam wymiennie, konfiguruję sobie dowolnie i ten zestaw, tak jak jest teraz, również jest skonfigurowany na wyjazd, dlatego że standardowo aparat na stałe spięty jest z obiektywem 70-200 i jest ułożony w taki sposób. Tu są dwa obiektywy i tak, żeby można było z boku wyciągnąć ten aparat w razie potrzeby, chociaż rzadko z tego korzystam. O. Jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo ważna, to jest to. Słuchajcie, to jest taki pouch organizacyjny, również dokupowany osobno. To Peak Design trochę się zachowuje jak Apple, tak? Kupujecie sobie telefon, ale ładowarką ściekowicę osobno. Pouch organizacyjny. Lubki po obu stronach pętelki na gotów. Pętelki organizacyjne z takiego materiału elastycznego. Te kieszonki również z jednej strony mają materiał elastyczny, z drugiej sztywny. Tutaj jest tak samo, materiał elastyczny w środku. Tu kieszeń na suwak. Materiał elastyczny, materiał sztywny. I z tej strony również mamy dodatkowe przegródki, żeby sobie coś uporządkować. I wygląda to dość może i niepozornie. Natomiast słuchajcie, ile to mieści gratów sobie, ja wam zrobię, jak wrócę do Warszawy, bo teraz tu wszystkiego nie ma. Natomiast jak wrócę do Warszawy, zrobię wam zdjęcie tego, ile mieści się w tym pouchu organizacyjnym. Naprawdę, jeżeli chodzi o produkty i wydawanie kasy, nie? No bo ten pouch oczywiście jak produkt Peak Designa, nie jest tani. Ale jeżeli chodzi o jego możliwości, to są olbrzymie. Jeżeli potrzebujecie czegoś do organizacji gratów w plecaku, niekoniecznie foto, tak? W ogóle w plecaku, to w tym mieści się mnóstwo rzeczy. Słuchajcie, tam wchodzi mi, standardowo trzymam tam baterię do Canona, ładowarkę do Maca, tonę kabli, zapasowy dysk przenośny, zestaw filtrów do aparatu. Wszystko trzymam w tym pouchu, to wszystko się tam mieści. To jest w ogóle abstrakcja, ile w tym pouchu się mieści. W ogóle produkty Peak Designa są dość przemyślane. Są bardzo drogie, no to taka jest prawda. Natomiast są dość wysokiej jakości i są naprawdę, naprawdę mocno, mocno przemyślane. Więc to jest plecak, z którym przemierzyłem Meksyk. Myślę, że przemierzę z nim jeszcze kilka miejsc. No chyba, że mi się trafi przetestować plecak Nomatika, tego Travel McKinnona. Natomiast tu rzeczywiście mieści się gigantyczna ilość rzeczy i jeżeli kogoś stać potrzebuje dobrego plecaka, głównie foto, no bo do tego ten plecak jest przeznaczony, chociaż jeżeli się wyciągnie ten box organizacyjny ze środka, to staje się on normalnym plecakiem. Jeżeli się zwinie tą przegrodę, to jest to jeden wielki plecak, tą przegrodę tą z kieszonkami. To naprawdę polecam. Solidnie wykonany, wygodny. Nie wygląda, ja wiem, bo wszelki nie mają jakichś tutaj reprofilacji i tak dalej. On naprawdę jest wygodny, ten plecak. Tak? Ja nie mówię, że należy z nim przejść, kurczę, podróż, nie wiem, tydzień czasu w outdoorze, tak? Ale do takiego standardowego podróżowania, do codziennego noszenia, jeżeli nosicie dużo gratów, to ten plecak jest naprawdę, naprawdę solidny, dobrze wykonany, wygodny i mi się sprawdza. Jestem z niego bardzo zadowolony. Ja przetestowałem Loa Pro. Przetestowałem Loa Pro, jeden plecak przetestowałem. Ja wiem, że tam jest ich kilka i na przykład Mati Hapoja używa plecaka, na którym się zastanawiałem, czy go nie kupić. Padłem na ten. Przetestowałem Manfrotto. Manfrotto, nie polecam plecaków Manfrotto nikomu. Znaczy, wrogowi bym nie polecił, to szczerze wam powiem. To jest plecak, który
po kilku tygodniach czy kilkunastu tygodniach użytkowania zaczął po prostu być szmatą, tak? Stracił w ogóle, przestał trzymać swój profil, tak? Wkład, który był dośrodkowo podobny był jak ten, że wkład cały się wyciągało ze środka, również po prostu zeszmacił się, stracił w ogóle możliwość trzymania jakiegokolwiek kształtu. Lipa taka, że głowa boli. Nie polecam nikomu Monfrotto plecaków, koniec tematu. Natomiast ten tak, ten polecam, to jest plecak, który zresztą chyba nie zabrał ze sobą rzeczy, która by mi ciążyła w podróży, więc naprawdę, jeżeli ktoś ma okazję, albo ma okazję przetestować sobie, to serdecznie polecam P-Design Travel Backpack 45 litrów. Razem ze wszystkimi gratami, które można do niego wcisnąć. To spoko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia.